Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cooking Simulatora. I moi drodzy, na samym początku chcę wam powiedzieć, że tak, czytałem komentarze odnośnie scrollowania przepisów, bo piszecie o tym wszędzie. Tylko że nie wiem, czy o tym mówiłem kiedyś gdzieś, że zawsze sobie odcinki nagrywam jakby na zapas do przodu. Więc już to przyjąłem i postaram się w dzisiejszym odcinku, który pewnie widzicie już w połowie listopada, scrollować przepisy. Słuchajcie, postaram się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, to jest faza przygotowań, no dobra. W sumie my chyba, słuchajcie, jakoś tak super nie musimy się przygotować. Ja już nawet nie pamiętam, co ja tutaj mam w tych garnkach. To jest hit. To jest jakaś mikstura w ogóle. Weź mi z tą miksturą do kosza, won. Nie, ale dlaczego ty... Czy ja właśnie sprzedałem garnek? Czy to jest właśnie teraz żart? W ogóle pisaliście też, że jest chochla 50 ml. Proszę bardzo, kupuję. To teraz czy ja je jakoś rozróżnię? A tak, jest. Jest płytsza i jest gęstsza. Dobrze. Zgadza się, poczekajcie. I garnek duży. Wszystko w dużych róbmy. Magiczna różdżka. A co ta różdżka robi? Garnek duży. Dobra, niech będzie. Niech będzie na kitchen. I oczywiście standardowo odcinek będzie znowu około 20-minutowy, dlatego że tak mi też jest lepiej to nagrywać, słuchajcie, że nie muszę do koniec zamówienia dzisiaj. No ale... A co tu się wydarzyło? Co? Ale... Halo? Co za wyniki konkursu? Czy ja o czymś nie wiem? Co... Co to niby za konkurs był? Dzień 17. A nie powinno być dnia 16? Dlaczego ja przeskoczyłem o jeden dzień? To jest, słuchajcie, dziwne. No dobra, pomijamy to od razu, no bo co? O! To ja sobie piecyk nagrzeję. Aha, no pewnie! Dwa naraz od... Co to dla mnie, słuchajcie? Dwa naraz? Te sery, jakieś wszystko, dobra. Dawać mi tego pstrąga. Cyk. I teraz czekajcie, jak się scrolluje prze... A no tak się scrolluje prze... No dobra, no ale to... Kiedyś tego chyba nie było. Albo jestem jakiś, wiecie, parchaty na jedno oko. Nie wiem, no dobra. Pstrąg, czarny pieprz 5, tymianek 5 i koperek 5. Koperek 5. Pięć. Tam coś tu tole... Słuchajcie, my jakiś dzień pominę... Co to w ogóle jest? No bardzo się cieszę, tylko że ja nawet nie miałem okazji się wykazać, że tak powiem. I tu jest ta różdżka. O, a co ona robi? Pokus, pokus, czekajcie, No wciskam, no i co? Nie wiem. Ale ważne, że... Ona jest taka, wiecie, taka jak od wróżki chrzestnej. Jak ona stoi! Dobra, już się skupiam. Koperek 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, nalewanie. Mhm. Dobra. Czarny pieprz 5. Również 5. No, halo, 5. I... Co tam był jeszcze? Tymianek? Chyba tymianek tam jeszcze był, prawda? Tymianek 5. No, halo, 4, 5. Dobra. I możemy już go do pieca. No, otwieraj tą klapę. Bierzemy sobie talerzyk. Na talerzyk tam musi być jedna cytrynka. Oczywiście, że ją wezmę do mojego urządzenia. Tutaj też pisaliście, że jest jakaś podstawka do tego? Tylko ja teraz nie pamiętam, kurczę. Jak to się robiło? No, halo, chcę tu zaskrolować. A nie, muszę trzymać talerz, czekajcie. O, cyk. Na, człowiek chwilę nie grał i już się pogubił. Tylko nie pamiętam, jakie to miało to być. No nieważne, dobra. Zróbmy tego steka z frytkami. Czy my tego steka... Chyba robiliśmy. Stek wołowy, 220... Dobrze, robimy. Proszę uprzejmie. Gdzie jest stek wołowy? No tu jest stek wołowy. Proszę bardzo, proszę. Cyk, cyryk, cyk, 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 cyk. I co z tak wołowy? Sól 4, czarny pieprz 4, oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakoś tak chyba inaczej ta sól się sypie. Znaczy ogólnie chyba się jakoś tak szybko inaczej wszystko sypie.
I czarny pieprz również 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakaś taka inna animacja. Smash, dobra, to pójdzie tutaj na ruszt, będzie mi wygodniej. Idź sobie tam. Weź ziemniaki. Nie pamiętam oczywiście ile. No, halo. 300. Czyli dwa ziemniory do krajalnicy, powiedzmy sobie tak to szybciutko, cytyryk cyk. O. Wszystkie ziemniaczki. Ale to nie są frytki. Mogę je jeszcze bardziej posiekać? Czekajcie. Mogę. Ale czad. No dobra, mamy coś takiego. Nie wiem, czy to jest ok. Tak, tu do kosza chcę. No. O. Połóż ten talerz. Jesus, połóż ten talerz. Połóż go tu. Nie! Sraczka. Aha, oczywiście, że go przyciągnąłem. Oczywiście, tak, 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 tak. A tu pstrąg? Ja... Co mi się dzisiaj dzieje? To nie jest mój dzień, słuchajcie. Gdzie jest łopatka? Trzeba go przewrócić. O. No, halo. Ona musi być tutaj. No, możesz się po... Nie, ona się nie może położyć. Ona jest nie po... Nie... No jak? Straciłem łopatkę. Trudno. Daj mnie to. Damy ci jeszcze tutaj, bo ty potrzebujesz chyba... Nie kuminu. Czego ty potrzebujesz? Chrzanu, ty potrzebujesz chrzanu. O. 5 i jeszcze pietrucha. I będzie bellissimo ideolo perfecto, por favore, mi amore. Proszę bardzo, a tego mogę chyba już zdejmować. No, czy hajca i 5 gwiazdek Andes wykoksił. Proszę bardzo, szefuncio jak ta lala, moi drodzy. Dobra, stek już. Aha, ja tych frytek nie włożyłem. Zamówienie... Dlaczego? No, możesz włożyć. Czy tam jest dwa razy takie samo da... Naprawdę? Dlaczego tak? Po 4. Oho, no poszło. Ziemniaka na kawałki. Przystrój gałązką. Dobra, pamiętamy o rozmarynie teraz, słuchajcie. Czy te fryty już? Już. No chyba, kuźwa żart. Nie, no to jest jakiś skandal. O Jezus. Nie, to jest żart. Mhm, super. Dawaj to. Ja pierkur. Tak, mhm. Odstaw sobie koszyczek, kiedy do niego celujesz. Bo czemu by nie? Dobra, postaw to tu. No on jest okej, tylko że moja łopatka tam le... Ja ją wyciągnę stąd. O. Co ty kurde? Chodź tu. To jest dzisiaj dość piekielna kuchnia, bez kitu. O. Czy mogę tą łopatkę tu? Dziękuję. Talerz, I need talerz. Gdzie jest ten stek? No. Okej. I tutaj zaraz włożymy kolejne. No, możesz się włożyć. Dobra, i gałązka rozmarynu. Jezu, zaraz! Co tak szybko? Nie posoliłem frytek. Czy tu już?
Już. Ja nie wyrabiam. Dobra. Wychodzimy. Po raz pierwszy dostaną rozmaryn, słuchajcie. Trzeba to docenić. Stek ten, który jest pierwszy. O, cyk. No i co? O, perfekcyjnie. Ideolo. Dobra, tylko teraz tak, potrzebuję... Jezus, no halo, co wy wyprawiacie? Co to za jak... Nie wiem, jakieś tempo jak dla konia. Najwyżej czegoś nie wydam. Sorry, ja nie jestem na akord. Dobra, jeszcze raz to przesiekamy. No. Dobra, dobra, no zbieraj, zbieraj, zbieraj. Czy mogę to po prostu tak... Aha. To teraz uwaga, celujemy. No. Halo. Włącz. Pójdziemy po gałązko rozmarynu już od razu. A co? Tu. No i czekam, aż się ziemniaki zrobią, no. Chociaż wiecie co, w międzyczasie mógłbym zupę zagrać, bo to ma być barszcz jakiś chyba, nie? Czy ja mam barszcz? To jest jakaś mikstura, nie wiem jaka to jest mikstura. A jak wyrzucę to, to wyrzucę garnek przecież, patrzcie. Pff, co za ściema! Im się coś chyba po... Przecież tu miałem zupy normalnie. Okej, okay, nie mam w sumie pytań. A gdzie są te polędwiczki takie, które też... To jest to chyba. Tak, to jest to. Że ziemniaki spaliłem. No, super. Oj, dzisiaj mi ta kuchnia w ogóle, słuchajcie, w ogóle mi nie idzie. W ogóle. Trochę będzie mniejsza porcja ziemniaków. Trudno. Włóż się tu. Włóż się. Mhm. Dziękuję. Dobra. Ja żądam multiplayera, żebym mógł grać na przykład z wami. To byłby hit. No, o, z tych sprytkami dostałem osiągnięcie. Nice. To było to. Za... No co wy z tym stekiem znowu tam? No, ty w ogóle... Jaka tu, przepraszam, czekajcie, jaka tu jest mikstura? Bo straciłem dwa garnki, które kupiłem za ciężko zarobione pieniądze. Ile to ma być tego? Aha, barszcz jeszcze, no pewnie. Słuchajcie, tempo świetne. Zupa 300, no to mogę normalną chochlą. Aha. Faktycznie, leje się. Okej. Okay. Proszę bardzo. Był update, zepsuli. Coś, nie interesuje mnie to. Jest jak jest. Tylko teraz nie wiem, która to była zupa, czy to jest... Tu chyba jest jakaś zupa, nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy. Marchewka, co... Idziemy na oślep dzisiaj. Pies kurczaka na kawę, 35. 141 w pies kurczaka, proszę bardzo. Dawaj mnie to. 50. Ja się nie będę, słuchajcie, cackał. Specjalnie sobie odłożyłem to, żeby było na potem. To gramy robi w bambuko. To ja wam, proszę bardzo. Ja wam pokażę. Ja wam... Z Andecem się nie zadziera. To było to. Uprzejmie proszę. No. No. I się zgadza. To teraz tylko muszę liczyć na to, że... No świetne, świetnie zamówienie, świetnie. Że tu jest barszcz. Ewentualnie tu jest barszcz. Tu jest barszcz. Nie wiem, co tam się smaży. Dziękuję. Dobra, bierzemy talerzyk od razu. To jest chyba barszcz, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Takie mam przeczucie. Ale gra mnie chciała zrobić w jajo i to mi się nie podoba.
Nie, czy ja coś tam dałem, czy nie dałem? Co tam jest, jakieś skwiercze, nie dałem coś? Czy zobaczymy. Wyobraźmy sobie barszcz. Aha. Aha. Czyli co, to nie było jednak to? No trudno. Tutaj też coś zbagowało, coś tam skwierczy. No to ja zrobię steka z frytkami. W sumie to czekajcie, jak było go tak... O, nie wiem co tam, słuchajcie, się piecze, nie mam bladego pojęcia. I jest sól. A, tam jest sól. Przestaniesz skwierczeć, bo tu się nic nie gotuje. Ej, nie wierzę. Oni zrobili aktualizację i zepsuli grę. Przecież to jest jakaś patologia. Sól. I need a sól. Na 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 na. Dobra. Strąga. Zaraz sobie zrobimy. O, proszę bardzo, uprzejmie i serdecznie. Ale dajmy tą tackę tu. Dajmy tą tackę! I tam miało być... czekaj, gdzie miało być w tym strągu? Czarny pieprz 5. Tymianek. Dobra. I koperek. Okej, okay. I do pieca. Marsz! No tak, tak, tak. No halo, co tu się dzieje? To już na pewno doszło. Tak, a tu dalej skwierczy to się. Kuchenka sama się gotuje. Smacznego. Dobra, trzeba wziąć fryty. Tak, oczywiście. Raz, dwa. Cyk. No, halo. Tu trzeba włączyć maszynerię. Dobra. Okej, okay, jak pstrąg? Jeszcze chwila. Steak już, proszę bardzo, uprzejmie. Oj. Najpierw talerz, potem steak. No kolejność musi być. Rozmarynu potrzebuję. Ziemniaki już, dobra. No to... Cyk. 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 Mhm. No to smacznego. No, położysz się. Nie wierzę w to po prostu. Daj mi to. Daj mi to. I to. Czy ten pstrąg już? Już. Już, a nawet jeszcze. Dobra. Stek z frytkami. No, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Aha, smakosz, tak. A tam ci znowu z tym stekiem, Jesus. To będziemy robić w kolejnym odcinku już. Bo ja potrzebuję raz, cas, cas. No, chodź. Może jak wyjdę do gry i wejdę, to się przestanie skwierczyć tam. Byłoby sympatycznie.
Dobra, mamy 5. Cytryna. Citrona. Dobra, dajcie mi to tak. O. Pyk. I żegnam z tym daniem bardzo mocno i bardzo serdecznie. Wynocha mi z nim. No, 5 gwiazdek, odrabiam swoje straty, które się poczyniły przypadkiem. Nie żeby intencjonalnie, no bo nie. Dobra, ale myślę, słuchajcie, moi drodzy, że dzisiaj mi starczy. Naprawdę, ja nie wiem, tam skwierczy, tam co tam się wydarza. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lowki, kiski, bezuski, podziękuję was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Cooking Simulatora. Tak więc trzymajcie się, cześć, no i pa!